Witajcie moi drodzy, ja jestem Misiek 200M, a to kolejne nagranie z wiadomej już nocnej serii. Tym razem mam dla Was opowiadanie, którego autorem jest ze Sebek 1302. Jego opowiadanie nosi tytuł Rise of Equestria. Przeczytam Wam w tym nagraniu prolog do jego opowiadania. Z tego co wiem, aktualnie jest cały czas w fazie pisania. Skończony jest pierwszy rozdział, a drugi w, w fazie produkcyjnej, że tak to nazwę. Cóż, bez zbędnych wstępów przechodzimy do czytania. Rise of Equestria. Prolog Słońce zwolna rozświetlało okolice. Z mroku minionej nocy wyłaniały się budynki farmy Sweet Apple i okoliczne uprawy jabłek oraz kukurydzy. Ach, to będzie piękny dzionek! powiedziała pomarańczowa klacz, biorąc spory haust powietrza. Była to Applejack. Okoliczna farmerka z trzema pięknymi czerwonymi jabłkami na boku. Przechadzała się po swoim sadzie, ciesząc się każdą chwilą blasku. Powietrze było nasączone słodkim zapachem dojrzałych już owoców. Dla Applejack był to oczywisty znak, czas zbiorów. Czeka nas dzisiaj sporo pracy, powiedziała uśmiechając się. Mimo wczesnej pory i wczorajszego przyjęcia, które zresztą sama zorganizowała, nie czuła zmęczenia. Zdawało się, że nic nie jest w stanie popsuć jej radosnego nastroju. Jednak coś poruszyło się w okolicznych krzewach. Szkodniki. Pomyślała i powoli zaczęła podchodzić do krzaka. Mam was, krzyknęła, wykonując szybki skok na intruza. Oba stworzenia wylądowały na twardej ziemi. Applejack już chciała świętować triumf. Jednak sekundę później zdała sobie sprawę, co zaszło. Applebloom? Podniosła głos. Co ty tu robisz? Spytała. Ja. Ja spaceruję tak jak ty. To była Applebloom. Jej młodsza siostra. Była nieco większa od Applejack. Miała jasnobeżową skórę i zadbaną czerwoną grzywę. — Co? — pomarańczowa klacz zrobiła zdziwioną minę. — Przecież nigdy nie wstajesz tak wcześnie. I co to jest? — wskazała na złote ozdoby na szyi i kopytach swojej siostry. — No co? Lubię ładnie wyglądać — powiedziała zniecierpliwiona Applebloom. — Lepiej powiedz prawdę! Zdenerwowana Applejack stuknęła kopytem w ziemię. Dobra, dobra, parsknęła młodsza siostra. Idziemy z dziewczynami do Trotsdale na imprezę. Jak to na imprezę? Dzisiaj zaczynają się zbiory. Applejack zbliżyła się do siostry. Mam pracować sama? Ale tam będzie wiper, najprzystojniejszy ogier w całej ekwestrii. Bloom rozmarzyła się przez moment. Wyobraziła sobie siebie i wipera. Tylko we dwoje. Szybko jednak otrząsnęła się z marzeń. Przecież masz Big McIntosha do pomocy. Dodała twardo. Ach, ty znowu o facetach. Dałabyś sobie spokój. A poza tym, Mag wychodzi dziś do Cherli. Zostanę sama. Powinnaś rzucić tę robotę i też znaleźć sobie kuca. Nie chcesz chyba zostać starą panną, co? Na twarzy Appleblum zawitał wredny uśmieszek. Założę się, że nawet Fluttershy ma już kogoś na oku. Co ty sobie myślisz? Przecież ogiery nie spadają tak po prostu z nieba, a farma to nasze źródło dochodów, zapomniałaś? Nieważne. Pa, siostrzyczko. czerwono kucyk ruszył biegiem przed siebie. Apple Bloom! Apple Bloom! Krzyczała, ale jej siostra już zniknęła za zakrętem. Applejack stała przez chwilę w osłupieniu, analizując ostatnie słowa swojej siostry. Może miała rację. Może powinna znaleźć ogiera dla siebie. Jej przemyślenia przerwał lecący obiekt, jarzący się ognistą poświatą, który z głośnym łoskotem przebił się przez dach stodoły. Przerażona Applejack szybko pobiegła sprawdzić, co się stało. Otworzyła stodołę i uśmiechnęła się. A może jednak ogiery spadają z nieba? powiedziała, widząc czarnego pegaza z grzywą w kolorze ognia. I to jest koniec prologu opowiadania Rise of Equestria. No cóż, osobiście powiem, że zapowiada się ciekawie. Nie wiem jak to dalej wygląda, bo nie czytałem jeszcze pierwszego rozdziału. Więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Wszystko w rękach pisarza. To by było na tyle. Trzymajcie się i dobranoc.